no, ze złożonymi żaglami tam portem. Tak? No, właśnie płynę do niej, bo stwierdziłem, że ona się nie ruszy po prostu. Dobra, ruszy, to no. Po prostu za tą opcją szybko. Tu widzę, że na mnie się już dwie odbijają i boty zawsze... Wbijcie się jak najbliżej miasta, ale tak, żeby forty was nie zajęły. Bardziej po prawej od miasta. Jak patrzycie na miasto, to tam powiedzmy 200 metrów na prawo, nie? A blisko tak naprawdę... blisko... 200 metrów na prawo i 200 metrów od lądu, powiedzmy, nie? Bo, no dobra, wygadzę drzwi. No, one są powiedzmy na odległość 3 wiktorii od lądu, nie od portu. A czemu nie możemy w forty iść? No po co na forty? Ja bym po prostu... Dobra, pirazy drzwi. Dodurcie się trochę, wtykaliście, macie daleko, no ale... Najbliżej jak mogliśmy. A, no tak, dalej się nie da, czy bliżej się nie da. Nie, wydaje mi się, że zanim my zabijemy forty, to te konstytucje już będą zabite. Tu forty i tak nie trzymają. No właśnie, bo to są i tak neutralne przecież. Chodź od razu, przyjmiemy tego punkta tutaj. Właśnie tam, no tam. The Amilcar and Jan Ovitz are sailing to sing this Koni, so you can be calm about this. Or Jan than me. Okay. Dobra, my płyniemy z tym z niedźwiedziem na. Na punkt. Na B. Na labę. Myślałem, że na labę płyniecie. Dobra, formacja kapusty, czas włączyć. Ja, święta, bigos, pierogi. Le, pierogi, le. Uwielbiam pierogi, bo ja pierogi są takie pyszne. Świątecznych nie. No cóż. Znaczy, no, nie lubię, tam po prostu, wiesz, tego farszu, no Boże, no. Nie lubię po prostu, to nie jest mój ani grzyby, ani nic, to nie jest mój farsz. Ale co, ruskie też nie? Ruskie przecież. Ruskie są moim zdaniem najlepsze. Co, ruskich nie lubisz? No właśnie. Ruskich pierogów, ruskich nie lubisz. Najlepsze są pierogi z mięsem, ale domowym mięsem, zaraz, tak, wiesz. Ej, jak nie lubisz ruskich, teraz i Putin na mieszkanie wpadnie. I zrobi ci jadkę. Nie, albo nie mów nic o Putinie. I to dobre takie mięsko, wiesz, wołowo, wiesz, i tam dalej mieszaneczka z rosołu, najpierw, wiesz, tak na rosołek robione. To jest smaczek. Tak, dobrze, na rosołek. Moja teściowa zawsze skrywiała i zawsze nie dodawała mięsa do pierogów z kapustą. No to wiesz, no i jak... one mają taki swój specyficzny smak, że wszyscy czekają cały rok. No właśnie, no ale to mięso jest, rozumiesz, to mięso jest. Tak. A ja zawsze jadłem tylko ruskie i dalej jem tylko ruskie. Pierogów też jem tylko ruskie. A ja najważniejsze, że w święta, no cóż, że pierogów nie lubię tych, to wpierdalam, wiesz, same te skrawki jak się robi, no nie? Co?
Ciasto po prostu. Ciasto, wiesz, ugotowane normalnie i później odsmażane, wiesz, na ratę. Ja nie lubię takiego ciasta z pierogów. Z solą. Ja w te święta chyba będę sam gotował, także sobie po prostu pizzę upiekę. Nie, to nie smakuje w ogóle jak krakersy, to jest chujowe ciasto, ja powiem ci, panie. Ania też moja nie lubiła czegoś takiego, tak? No tych skrew. Z pierogów, ale, panie. Ale powiem wam, na przykład dzisiaj byłem w takich delikatesach eksportowych w Katowicach z mamuśką. To na przykład udało mi się pudding taki, wiecie, brytyjski, nie? Znaleźć. Tak? Ale jaki pudding? Bo tutaj wszystko nazywają puddingiem. Czekoladowy. Taki pudding. Taki pudding. Bo słuchaj, kaszanka to jest black pudding też. Kaszanka to jest black pudding. No to elegancko. Dacie sobie spokojnie radę, nie? A skateboarding access, takie powinny akcje. No, wiem. Davos, you are using meds now? Medium cannons? We are able to make you ships, long cannons, and just everything that you need, actually. Don't worry, be happy. Jeden level mi poskoczył. Mi też, ale mi starczy jeden. No, kolejne 17 tysięcy. Mi się wydaje, że Santiago na więcej eksport trzeba. Craftujecie, jakie macie ten? Wbrew pozorom, craftowanie małych okrętów dobrze. O XP, tak. Dobra. Pobierzam. Wasza bitwa. O, skończyła się. Nie zostały utopione. To bardzo przyjemne. Okej. Lecę, dobrej nocy. Wiele czekaj. To się tak robi, idzie mi się. Coś ci silnik kopci, idzie mi się. Tobie też. A nie wpłynąłem ten dym twój. Nie we mnie, nie ziemi się, kurde!
Nie idzie mi się, zaraz zacznie po mnie walić. Łapunia. U mnie wszyscy poszli na boarding. Nie jej mi się. Ja nie dostrzę. Słucham? Ja próbowałem sięgnąć tam tego sobie. A ja już mam prepera 100%, mogę cię teraz boardować. O, wiatr się zmienił. Co? Wiatr się zmienił. Próbuj. Nie no, szkoda, że nie można tutaj swoich boardować. Nie spychaj mnie. Dobrze. Tu pierdolę. Jesus, what's going on with this on the coast? Oh no. Nervo. Attack. So? Attack us. No, attack us. Elmo! Tak? Ty żyjesz? Serca? No żyję! Boże, gdyż jeszcze jakbyś miał zaraz mieć jakiś zawał albo co? Bo wiesz... Jeziemis, ja jestem twój tatinek! O nie! O nie! What the fuck is a bit of Gwani on the coast, holy shit! Yeah. Get your shrivers! Jeziemis, ja jestem twój tatinek! No. Pamiętaj, to ja jestem ten, który klepę. Idzie mi się. Nie. Nie, nie było. Dobry. Jak zdrowie? Jak się dobry, dziękować. Jak się dobry, dziękować. Jak się dobry, poczuję, no... Nie chciałbym poczuć dubli. Ale jakbym chciał, to zawsze mogę wziąć moją drzakną, moją pancerną Wiktorię. Cię ta przyjmuje. Od lauta. Nie, ta. Odległości. Ta nie, tamta moja ma wie ile, a ta odpuszczam bym bordował. Na taką odległość to by ci wszystko wpadło. No tak, ale to i tak mniejsze obrażenia bym dostał.
Bo ona ma... tamta ma 106 fitnessa. Wiesz, ja mam tu reload? Prawie 20-25. On cię zjadł. I co pan zrobi? On cię zjadł. Om niom 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 niom? Om niom 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 niom. Tu dotrzepujesz. Boty nam zajmują, a nam boty zajmują. Panowie, co się tutaj? Boty nam A zajmują. Weźcie tego na A. Tutaj jednego. Płynę już, płynę. Zwane to, boty ten. Nie głupie te boty, widzisz, bo nie mają uczucia. A ten skaczący, a ten skaczący konstytucjonalski. Już pokorywa. Spokojnie. Jump? Macie jumpującą? Nie. Na lądzie? A. Już to pięknie, że sami, ja to miałem. Pamiętam, nie myli się, ty byłeś chyba jak atakowaliśmy Jackman, prawda? Byłeś ten Jackman. A ty wyrzucie? Nie. No, to widać jakie tam te Wiktorie też tam zbugowały. Wiesz, ja się zbugowałem ostatnio też, też skakałem jak idiota. Nie wiem co się stało, on się nawet ze mną jeszcze nie zderzył, a już wiesz, zaczęły się cyrki odprawiać. No bo to wiesz, bo to fale magnetyczne, wiem. Działaliście na tych samych biegunach, to się odpychaliście, wiesz. Ja bym to nie nazwał odpychaniem, raczej było tak. Coś nas próbowało przyciągnąć do siebie, a w momencie a, to jak przyciągali, no to podbijało mnie i jego do góry. No to widzi, no to taki magnetyzm. No. Znalazłeś drugą połówkę. I one i chciały się one wiedzieć. Pukająco czy uciekając? Ty nie za szybko płyniesz? Ja 9-8. Żegna, ty nie wolni. Ustaw się z wiatrem, to będzie szybciej chyba ode mnie. Wienie, który będzie. Masz. Puh, jaki hit jeden. Nie dostałeś ten galał. Patrz jak idą kulki, każdy twoje wyprawiony, nie? Naprawdę nie idzie mi się, musisz mi nawalać. Tylko masz ty. I tak wyjdziesz z tego, to się od razu naprawisz w mieście. Patrz ile no, ale nie wiesz. Patrz ile na Wiktorze się pierdoli Szaglen. Też od upgrade'ów. Ale wiesz co, cały czas pali po górce. Nie pali ci po górce, przecież to trafiam po marzu. Będzie Widzer dostaje w burtę, teraz dostałem w marzu. Cały czas dostajesz w marzu. No właśnie, albo nie mam nic na marcie. Albo w sejle dostajesz. Masz albo sejle. U mnie jest ewidentnie masz albo sejle. Ale u mnie nie ma tego, u mnie nie ma w ogóle śladów na tych, na marzach. No, nie wiem co się dzieje, ale no. Cały czas ci strzelam, bo masz tak, cały czas masz te dostają. O, hit za hitem. Czekaj, to z Salbunie wyrąbiemy. Dostajesz 14 razy w masz, co najmniej, jeszcze ci się trzyma. Dable bable. Dokładnie strzeliłem ci 17 razy dostałeś w jeden. W jedno miejsce, wiesz, 17 razy. Dabli bubli. Bable, bable? Table, bable? Buble, buble? No widzisz, no 1%. Tak. Prawie nic. Masz, cik. Kurczę, zaraz tobie, zaraz. Wojtek, do aportażu wiesz? Wojtek. No i dzisiaj, no i dzisiaj, no i dzisiaj, no i dzisiaj, tak?
Nie no, sprawdzam ile muszę sprawdzić taki, powiedzmy, już wiesz, teraz i tak pójdziemy do kółka, więc... No, najwyżej, wiesz, z double bubble, czyli z double charge. Także bardziej trzeba się bić. No kurde. Chyba nie double charge, nie double. Za daleko już pójdę ode mnie, panie. Raczej double charge, nie double bole. Do no, ale i tak wchodziły. Bo double, ale wiesz, wchodzić, bo jak za daleko tymi jest. Chainami, to... Jak wchodzisz, jak strzelasz chainami, to też wchodzisz, prawda? Masz. Teraz mi po burcie walna. Zabiłeś mi załoganta! O tych! Tego już nie, tego... To nie ma, po co tam stał? Tak pytał. Jak ci teraz po burcie? Mówię ci, że za daleko jesteś. Ledwo to kulę trafiłem. Czy przyszedł z takiego tego? Ja się już to nie ruszam. Patrz, bublie się odbijają. Bublie się ciebie odbijają. Spróbujemy charge, Archie. Już śmiech, 21 hit masz na w ten samo miejsce. Nie no, masz jakieś tam zarysowania na tym maszcie. Jesteś 15 razy. Jesteś 15 w maszcie. Ja wiem o tym, że dostałem 15 razy, ale nie strzelasz. Strzelasz raz wyżej, raz niżej. No. To powinien na spacji strzelać. Na spacji jak miał wypierdolić tyle hitów, to wiesz. Ale to nie wypada się tyle hitów, tylko się kurczę ten. Pojedynczo wali. Pojedynczo już dostałeś już, więc 16 kulek. Ale to widzisz, ale to wychodzi raz wyżej, raz niżej. Ale tu się liczą struktury pomiędzy skokami. No. Ale ty widzisz, te skoki są, wiesz, ty raz walczysz ten wyższy skok, a raz ten niższy skok waliłeś. Mówię ci, że mam, o. Ja ci walę nic w ten sam skok cały czas. Twardy. Ten główny jest twardy. Teraz to już inne dostały. No trzeba tu naprawdę dużo tych hitów. Ten główny upierdolić. Nudzi się, tak? Naprawdę, zdecydowanie się nudzi. I tam masz, lepiej się na forcie wyjdzie, do fortu postrzelaj, tam masz. No, ty nie będzie strzelał. Ani punkciorów nie będzie, a ty przynajmniej sobie ćwiczę bicie po żaglach.
Wystawić na to rachunek, nie martw się. Nie zimi się. Ale wiesz co, ty powinieneś najpierw walić te wyższe maszty. No, chyba najpierw tak. Najpierw ty powinieneś walić, a dopiero potem te niższe. No chciałem zobaczyć ile wiesz, ile wlezie na tych niskich. Czy da radę je wreszcie, wiesz, ostrzaskać. Chyba wiem, że zawsze takie średniawki i tam na samej górze, na samej dole. Powinieneś walić, powinieneś się to nad bocianem strzelać. No wiem, nad bocianem, tak, nie... wiem, na tym pierwszym. I can cover you if you like. I have some Reaper. Go between you and the... Powinieneś walić tym, jak strzelasz pojedynczo. Jak strzelasz pojedynczo. Proszę. O, bukprzyd mi rozjebałeś. Ale to nie celowałeś, ale bukprzyd nie celowałeś, bynajmniej nie. Przez cały czas przed mnie, przez sekund, żeby tak, wiesz, trafiało. A bullshit jest mieć, bullshit bardzo łatwo rozwali. No. Ale chodzi o to, żebyś spalił z pasem, bo tam masz taki, wiesz, tam masz taki wąski pasek, jak ty wyjeżdżasz. Wiem, przecież. No. A teraz i tak masz łatwiej, bo ja stoję, się nie ruszam. Chociaż teraz mógłbym tak nachować i wpierdolić się na pełnej kurwie. Ale już od mojej strony, jak patrzę, to już trochę w żaglach masz. W masztach. No tak. Nie martw się, wystawić ci rachunek za naprawę. Luzior. Masz 112 trafień. Fuck you.
wzmocniony maszt. Tego najlepszego to prawie 200 hitów masz ten GP. Chodzi zacząć od faktycznie od góry i przeważnie tak takich Wiktorii to najłatwiej pierdzielić końcówkę tego górnego. Tak chciałem sprawdzić akurat wiesz na dobrym okręcie. Ma 200 tych chuj, ma żadnej penetracji. Boże, tak. No. Ty to na ale to tak wiesz. Tytanowa.